Zanim powstało miasto Działdowo, zanim na mapie dziejowej pojawił się zakon Szpitala Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie, tereny dzisiejszej Działdowszczyzny zamieszkiwane były przez plemiona ruskie. Obszar dzisiejszego miasta był we władaniu plemienia Sasinów od IX wieku. Prusowie byli jednym z ostatnich w Europie ludów pogańskich. Nie znali Boga chrześcijan, nie byli zatem włączeni w krąg kultury średniowiecznej zachodniej Europy. Prusowie nie tworzyli organizmów państwowych, zachowując pierwotną strukturę plemienną. Mieszkali w jednostkach osadniczych zwanych lauksami, zaś gródy miały wyłącznie charakter schroniowy. Sprowadzeni w 1227 roku z Ziemi Świętej Węgier przez księcia Konrada Mazowieckiego Krzyżacy rozpoczęli ekspansję na ziemie pruskie, ogniem i mieczem chrystianizując podbijaną ludność. Na teren przyszłej Działdowszczyzny dotarli około 100 lat później, rozpoczynając kolonizację ziemi sasińskiej. Według XVI-wiecznej kroniki pruskiej Simona Kronała Działdowo miało zostać założone w roku 1306. Nie wiadomo jednak, do czego konkretnie odnosi się ta data. Być może to właśnie w tym roku zakon wybudował strażnicę na terenie późniejszego miasta lub w jego okolicach. W źródłach zamek w Działdowie pojawia się dopiero w roku 1343. Było to w momencie, kiedy to w działdowskim domu wielki mistrz nadał Mikołajowi Megierlinowi ziemię nad rzeką Szkotówką. Miasto Działdowo lokowano 14 sierpnia 1344 roku. Wystawcą przywileju był wielki mistrz Ludolf König, zaś odbiorcą i zasadźcą Mikołaj Skarbowa. Miasto lokowano na 30 wółkach na prawie chełmińskim. Początkowo Działdowo nie rozwijało się należycie. Dlatego 24 września 1349 roku kolejny wielki mistrz, Heinrich Duzemer, wydał następny przywilej lokacyjny, ustalając tym samym kolejne 12 lat polonizny. Pozostaje nam jeszcze wyjaśnić dwie jakże ważne sprawy. Nazwę i herb miasta. Pierwotna nazwa Działdowa brzmiała Soldaw i pochodziła być może od pruskiej nazwy Soalis, co oznaczyło sielsko trawa. Polski Działdów pojawia się bardzo wcześnie, bo także w średniowieczu. Z kolei pochodzenie herbu możemy wiązać z zasłużoną dla tego regionu zakonnego państwa osobą Gintera von Hohenstein, założyciela Olsztynka, komtura ostruckiego. Położył on wielkie zasługi w rozwoju Działdowa. Ginter był czcicielem świętej Katarzyny. Otrzymał zresztą od cesarza jej relikwie. Tak święta Katarzyna trafiła do herbu Działdowa, podobnie jak i 12-polowe tarcze Gintera von Hohenstein.